Pamiętajcie, jeżeli film wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę. Dziękujemy za wasze wsparcie, a teraz pytanie dla was. Jaki transfer z tego roku zaskoczył was najbardziej? Standardowo najlepsze wypowiedzi oznaczę serduszkiem. Bez przedłużania zapraszam was na film. Niedługo po wielkim zwycięstwie na Majorze ze strony zespołu Cloud9 zaczęło dochodzić do słabszych występów. Nikt jednak nie spodziewał się, że drużynę opuści jeden z najważniejszych filarów całej układanki. Jednak stało się, Stewie 2K oficjalnie podpisał kontrakt z jego nową organizacją SK Gaming. I od 31 marca zaczął reprezentować te barwy. Każdy prędzej spodziewał się wstąpienia Simpla oraz Flamiego do SK aniżeli Stewiego. Stało się jednak inaczej, czy SK Gaming zyskało na tym? Jak na razie, szczerze mówiąc, niespecjalnie. Może w nowej organizacji MIBR drużyna ze Stewiem na czele zacznie osiągać znakomite rezultaty. 8 marca 2016 roku doszło do kolejnego bardzo zaskakującego transferu na profesjonalnym podwórku. Timothy Devil Demolon, ówczesny gracz Team LDLC White, zastąpił bardzo doświadczonego Kiyoshime w drużynie Team Envias. Była to bardzo dziwna, jak i zaskakująca zmiana dla wielu osób, którzy aktywnie śledzą poczynania sceny Counter-Strike'a. Jak sami wiemy, ta roszada poza pierwszym miejscem na Gfinity CSGO Invitational nie przyniosła organizacji Team Envia z powodu do radości. Ostatecznie w październiku Devil został zastąpiony przez Sixera, który swoją drogą również nie popisał się niczym szczególnym w tej formacji. A teraz czas na polskie podwórko. A tam też nie obyło się bez zaskoczeń. Niespodziewanie w organizacji Team Kinguin pojawili się dwaj Portugalczycy, Fox oraz Mutiris. Weszli oni w miejsce Szpera oraz Kapera. Po tej roszadzie mało kto wierzył w taki skład i szczerze mówiąc, z perspektywy czasu można z ręką na sercu powiedzieć, że rzeczywiście taka formacja kompletnie nie miała sensu. Podkreślił to nawet sam Michu w jednym z wywiadów. Team Kinguin zdecydowanie zrobiło ogromny błąd, którego przy następnym transferze już nie popełniło. 12 kwietnia 2017 roku prawie każdy fan zespołu Mousesports dostał zawału. Młodziutki, kompletnie niedoświadczony Robin Rob Skull wszedł do drużyny w miejsce Speediego. Wtedy organizacja Mousesports zaryzykowała naprawdę wiele. Pomimo wielkiego potencjału, jaki miał Robin, ludzie obawiali się o to, jak ten zawodnik sprosta presji. Okazało się jednak, że był to prawdziwy strzał w dziesiątkę. Rob stał się jednym z naprawdę najlepszych graczy, którzy potrafią radzić sobie w sytuacjach stresujących. Jak widać, po tym transferze Mousesports kompletnie nie boi się ryzyka, co kiedyś może negatywnie odbić się na tym zespole. Na razie jednak działacze tego koncernu cieszą się ze świetnych wyników. Jest lipiec roku 2017. Zespół Gambit Esports cieszy się ze zwycięstwa na Majorze PGL Major Kraków 2017 po pokonaniu Immortal z wynikiem 2-1. Wydawałoby się, że w tej drużynie nie dojdzie do żadnych roszad. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna. Chęć wyrzucenia trenera przez drużynę doprowadziła do tego, że zarówno trener Kane oraz prowadzący Gambitu Zeus odeszli od organizacji Natus Vincere. Teraz możemy dobitnie zauważyć, jak ta zmiana wpłynęła na zwycięzców Majora. Na tę chwilę jest to zupełnie inna drużyna, a Navi cieszy się ze znakomitych sukcesów na wielkich turniejach międzynarodowych. Zdecydowanie był to jeden z najbardziej szokujących transferów, jakie mogliśmy oglądać na scenie profesjonalnej. W tym materiale byłoby na tyle. Pamiętajcie, że jeżeli film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Przypominam również o pytaniu, jaki transfer z tego roku zaskoczył was najbardziej. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka, czytał dla was Karol Pikispera. Trzymajcie się, hej, cześć.